Krwawa noc w Iraku. 23 osoby zginęły, a 52 zostały ranne w zamachu samobójczym w Bagdadzie. Tymczasem trwa eksodus chrześcijan z Iraku. Wyznawcy Chrystusa uciekają z tego kraju przed islamistycznymi bojownikami. Do zamachu doszło w północno-zachodniej części miasta, zamieszkanej głównie przez szyitów. W długą kolejkę samochodów stojących do punktu kontrolnego wjechał samochodem wyładowanym materiałami wybuchowymi zamachowiec samobójca. Na północy i zachodzie Iraku trwa ofensywa sunnickich dżihadystów z Państwa Islamskiego. Najbardziej ich brutalną ofensywę odczuwają chrześcijanie. Przed rokiem 2003, czyli przed interwencją zbrojną w Iraku, Mosul zamieszkiwało 35 tysięcy chrześcijan. Po 11 latach wojny pozostało ich w mieście około 3 tysięcy. Teraz Mosul jest pusty. Przyszłość chrześcijan jest niepewna. Jeśli praktyczne rozwiązania nie będą realizowane, liczba chrześcijan bardzo spadnie. Całe rodziny opuszczają miasto, uciekając przed islamistycznymi bojownikami. Rodziny te wypędzono z ich domów. Powiedziano im, by wsiedli do swoich samochodów i wyjechali. Dżihadyści postawili tamtejszej ludności ultimatum. Albo zapłacą Państwu Islamskiemu określone kwoty pieniędzy, albo przejdą na islam. W przeciwnym razie grozi im śmierć przez ścięcie mieczem.